Któż mógłby wymyślić większy znak miłości? Patrzymy w zdumieniu na misterium Boga, który uniżył samego siebie, by przyjąć naszą ludzką naturę i złożył siebie za nas w ofierze na krzyżu. Na tym krzyżu nadzieja się rodzi. Z tej śmierci życie tryska i spływa na świat strumieniami miłosierdzia, białym, który oczyszcza, i czerwonym, który pokazuje sens ofiary. Niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa. Panie, prosimy Cię za dzieci i młodych, którzy teraz odchodzą lub przeszli już w próg śmierci, o wielkie owoce ofiary ich życia. Droga krzyżowa jest szkołą cierpienia. To Pan Jezus uczy nas, żeby najpierw zrozumieć, że cierpienie nie zostanie nam oszczędzone. Każdy z nas przejdzie przez próbę cierpienia. Uczy nas również, jaki jest sens tego cierpienia. Ono ma sens, gdy to nasze własne cierpienie Jemu powierzymy i wtedy On ten sens nam ukaże. Będziemy mieli świadomość, że tak jak On do zmartwychwstania szedł drogą krzyżową, to pod wieloma aspektami nasze własne życie jest też drogą krzyżową. Dlatego warto wchodzić w głąb ludzkiego cierpienia, bo to jest droga, która prowadzi do zmartwychwstania.